Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchajcie kolejnego podcastu z serii Za zamkniętymi drzwiami. Przyznam szczerze, że trochę się zastanawiałam nad tym, do jakiej serii dać ten podcast. Dla niektórych nie ma to całkowicie znaczenia, dla innych wręcz przeciwnie, ale od razu powiem, że w tej historii znajdziemy dużo absurdalnych wątków, dużo wątków, które by pasowały do niewłaściwej miłości. Będzie tutaj ślub, jeden, drugi, trzeci, piąty. Możecie więc wyjąć z szafy swoje weselne stroje, ponieważ będziemy się na takich weselach dzisiaj gościć. W każdym razie, jak pewnie zauważyliście, jest to pierwsza z dwóch części, o czym też pisałam dzisiaj na karcie, wczoraj na karcie społeczność. A to z tego powodu, że znalazłam dużo informacji na temat tej sprawy. Udało mi się też znaleźć książkę, którą podaję tytuł i autora, ale jest to Ann Rule i książka nosi tytuł If You Really Love Me, czyli Jeśli Naprawdę Mnie Kochasz. Tak więc podobnie jak ostatnim razem, pierwsza część będzie poświęcona życiu, rodzinie, przeszłości, przyszłości naszych bohaterów. Natomiast z drugiej części dowiemy się, co tak naprawdę się stało. I powiem Wam szczerze, że jeżeli jeszcze nie znaliście wcześniej tej historii, to być może zakończenie może być dla Was dość zaskakujące. Nawet ja w momencie, kiedy znałam zarys tej historii i zaczęłam sobie robić notatki, zaczęłam czytać tę książkę, no to pomimo tego, że wiedziałam, co się stało, to gdy czytałam o tych wszystkich szczegółach, to w dalszym ciągu miałam oczy jak serna na autostradzie, ale nie uprzedzając faktów, to będzie dopiero w drugiej części, która pojawi się w niedzielę. Wiecie, standardowo doba ma 24 godziny, chciałabym, aby te materiały były jak najbardziej szczegółowe, jak najbardziej rzetelne, dlatego troszkę czasu mi to jednak zajmie. I myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o taki mały wstęp. Co do standardowych wiadomości, które tutaj mówię, to zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie zostać na dłużej. Przypominam, że na 40 tysięcy subów będziemy mieć kolejną część z 7 grzechów głównych. Gdzieś u góry na dole, na lewo, na prawo znajduje się przycisk subskrybuj. Można też kliknąć w dzwoneczek, wtedy powinny przychodzić powiadomienia o nowych materiałach. A teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Moi drodzy, tym razem nasza historia, taka historia główna, będzie się dziać w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy zauważyliście taką pewną powinność, ale ostatnio dużo spraw jest z Kalifornii. I pojęcia nie mam, od czego to jest zależne, bo niby taki fajny stan, słonko świeci, ptaszki śpiewają, a jednak jakoś wielu typów spod ciemnej gwiazdy można tam znaleźć. Może jest to kwestia tego, że Kalifornia jest jednym z droższych stanów, no ale nie wiem, jeżeli jest jakaś korelacja, jeżeli o czym słyszeliście, możecie napisać w komentarzu. W każdym razie w mieście o nazwie Garden Grove jeszcze nie byliśmy. Tak więc jeżeli chodzi o Garden Grove, to jest to duże miasto liczące około 170 tysięcy mieszkańców. Znajduje się niedaleko Los Angeles, ponieważ jest to jedynie 55 km. I faktycznie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, życie tam jest nieco droższe ze względu na turystykę. Natomiast myślę, że lokalni mieszkańcy wiedzą, do jakiego sklepu pójść, aby dostać tańszy produkt spod lady. Co do tych ludzi, co do mieszkańców, tak więc mamy statystykę z 2010 roku, która mówi nam, że średnia wielkość rodziny wynosiła 3,94 hehe członków. Na 100 kobiet przypadało 99,6 mężczyzn, więc jest to różnica bardzo niewielka. Mediana wieku to nieco ponad 35 lat, więc jest to taka średnia wartość. Kiedyś w jednym podcaście mówiłam, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Chyba taka średnia to jest 36 albo 38 lat. Co do zaglądania w portfele, a jakże taki moment też się musi znaleźć w tym podcaście, no to moi drodzy, średni dochód na gospodarstwo domowe wynosił w roku 2010 60 tysięcy dolarów rocznie. I jak możecie zauważyć, jest to wyższa liczba niż zazwyczaj, jeżeli chodzi o te miasta. Zazwyczaj jest to coś około 50, czasami nawet i 40 tysięcy dolarów, a tutaj mamy 60. No i pewnie śmiało można sobie powiedzieć, wow, no bajlando bez trzymanki, normalnie super się zarabia, słońce świeci, tylko tam się przeprowadzać. A no nic mylnego, ponieważ całkiem sporo osób znajduje się poniżej granicy ubóstwa. Jest to 15,5% mieszkańców, więc naprawdę sporo. Zakładam, że wiąże się to po prostu z kosztami życia. Sprawdzałam też, ile kosztują mieszkania, domy w Kalifornii, no to też jest troszkę wyższa kwota niż w innych stanach. No jak sami
czasami widzicie coś za coś. Co do pracy, można ją znaleźć w różnych dziedzinach, ale nie każdy jest z niej zadowolony, więc albo niektórzy wyjeżdżają, albo inni nie zarabiają i tyle. Standardowo są szkoły, są kina, są muzea w tym mieście, teatry również, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tym sposobem myślę, że zapoznanie z miastem mamy już za sobą. I do Kalifornii jeszcze wrócimy. Mówię wrócimy, ponieważ historia naszego bohatera, którego chcę wam dzisiaj przedstawić, nie zaczyna się wcale tam, a zaczyna się w Arizonie. Dokładnie to w mieście Phoenix, gdzie poznajemy rodzinę Brown. Ale na spokojnie, wszystko po kolei, ponieważ zaczniemy od love story. W roku 1944 24-letni Arthur Quentin Brown wziął ślub z młodszą o 5 lat od siebie Manuelą. I Arthur to był taki człowiek, któremu zawsze wszystko pasowało, trochę też człowiek orkiestra, jak trzeba coś było naprawić w domu, no to spoko, jak trzeba było pojechać na zakupy, to też super, jak trzeba było zrobić obiad, no to elegancko. Człowiek, który nigdy nie narzekał, co mu się powiedziało, to zrobił i okazuje się, że jeżeli kazano by mu nagle zainstalować nowe przewody elektryczne, czy zająć się hydrauliką, to on też to wszystko miałby w jednym palcu, nie w tym, o którym myślicie, naprawdę by potrafił to zrobić, więc wystarczyło mu podać hasło, a Arthur już był w stanie to wszystko wykonać. Dla niektórych jednak pewnie byłby to spory minus i część osób opisałaby Artura jako taką naczelną mamałygę, no bo wszystko mu trzeba było pokazywać palcem, wszystko trzeba było mu kazać zrobić. Problem był taki, że o ile Arthur wszystko potrafił, jeżeli mu się to powiedziało, no to jeżeli mu się tego nie powiedziało, to on za bardzo się do robienia tego nie garnął. Mam tutaj na myśli fakt, że byłby zepsuty zlew czy kran zlew, no bo sam zlew, no może też. W każdym razie coś by było zepsute w łazience i o ile Manuela, czyli jego żona, nie pokazała mu tego palcem i idź tu i napraw, no to Arthur by tego sam nie zrobił. Tak więc widzimy gościa, któremu brakuje jakiegoś takiego zorganizowania, co tam trzeba zrobić, czego nie trzeba zrobić, no ale nic straconego, ponieważ zawsze za Arthurem, krok za nim i chuchająca mu w kark stała jego żona Manuela, która była jego przeciwieństwem. Kobieta taka głośna, pewna siebie, wydająca dyspozycję. Manuela ogólnie miała latynoskie korzenie i idealnie nadałaby się na jakąś taką hiszpańską telenowelę, gdzie byłaby jakąś główną bohaterką i jej zadaniem byłoby rzucanie talerzami. Więc jak sami widzicie, no dobrali się idealnie. Podział obowiązków też był dość prosty, ponieważ Arthur pracował, a Manuela zajmowała się domem. Ewentualnie jak Manueli bardzo się nie chciało, no to Arthur też tym domem się zajmował. Bądź co bądź, Arthur znalazł pracę jako mechanik samochodowy i jego zarobki były wystarczające, aby utrzymać liczną, bardzo liczną rodzinę. No właśnie, dość szybko rozpoczęło się witanie Kinder Niespodzianek i najpierw na świat przyszedł syn o imieniu Arthur, zapewne Junior oczywiście, następnie syn imieniem Bob, potem córka o imieniu Shirley, następnie kolejna córka imieniem Linda Sue i niestety Linda Sue bardzo szybko odeszła z tego świata przez komplikacje, które w ogóle były związane z jej narodzinami, więc niestety taka smutna sytuacja spotkała całą rodzinę. W każdym razie później na świecie pojawiła się kolejna córka imieniem Susan i w końcu jako szóste dziecko 16 listopada 1952 roku na świat przyszedł nasz bohater, a właściwie to jeden z wielu bohaterów, no ale no dzisiejszy nasz bohater, mężczyzna o imieniu David. Zaraz po nim na świecie pojawił się kolejny syn pary o imieniu Tom, a jeszcze później Steven. Czy się doliczyliście? Zapewne się doliczyliście. Mamy ósemkę dzieci, które pojawiały się rok po roku. W momencie, gdy Manuela powitała na świecie swoje ostatnie dziecko, miała lat 27. No i musiała zajmować się siódemką dzieci, bo jak pamiętacie, no niestety jedna z córek odeszła. Nie byłabym sama, gdybym nie powiedziała, że 3,5 tysiąca złotych na nasze i to wcale nie będzie najwyższy wynik w tym podcaście. Jak zauważyliście, mamy dziewięcioosobową rodzinę, no bo siódemka dzieci, dwójka rodziców. Nic więc dziwnego, że finansowo zaczęło robić się coraz gorzej, skoro jedynie Arthur zarabiał, a Manuela jakoś specjalnie do pracy się nie garnęła, nawet jeżeli była taka okazja, była taka możliwość, aby troszkę się dołożyła do budżetu domowego,
no to nie, ona robić tego nie będzie. Ale kochane pieniążki to wydawać uwielbiała i w głowie jej się tam marzyły torebki z Louis Vuitton, drogie wakacje i chwalenie się przed koleżankami. No niestety nie było ich na to stać z jednej pensji Artura. Z tego też powodu w roku 1960 rodzina postanowiła przenieść się do Kalifornii z nadzieją na lepszą pracę i zarobki. Tak jak mówiłam, życie tam jest droższe, natomiast no, są też szanse na chwycenie jakiejś lepiej płatnej pracy. No ale znów rzeczywistość była inna niż ich oczekiwania, ponieważ przez parę pierwszych tygodni Artur w ogóle pracy nie mógł znaleźć, więc żyli z oszczędności, a oszczędności mają to do siebie, że szybko się kończą. W końcu odchodzenia do jednego miejsca, do drugiego, trzeciego, dziesiątego, Artur znalazł pracę na stacji benzynowej. Jego zarobki były chyba podobne do tego, co zarabiał wcześniej, więc sytuacja finansowa rodziny jakoś specjalnie się nie poprawiła. Wręcz można powiedzieć, że troszkę poszła w dół, ponieważ skoro wydatki były większe niż wcześniej, a zarobki były podobne, no to raczej nie mamy do czynienia z fajną sytuacją finansową. Plusem tego było nauczenie dzieciaków wartości pieniądza i one od małego miały to zakodowane gdzieś tam w głowie, zawsze z tyłu głowy była taka świadomość tego, że pieniądze trzeba zarobić, trzeba pracować, aby te pieniądze zarobić i dopiero wtedy można je wydawać, a wiadomo, jak już się samemu zarobi pieniądze, no to wydanie każdej złotówki jest przemyślane 10, 15, 20 razy. I David, czyli nasz bohater, wspomni później, że często by kupić jakieś takie rzeczy potrzebne do szkoły, takie najprostsze typu zeszyty, musieli sami na nie zarobić, czyli pójść do takich prac dorywczych i to no, prawdziwych prac dorywczych, nieco tam dorwiesz to twoje. Na przykład grabili liście, pomagali w zakupach, w wyprowadzaniu psa. Zdaniem Davida czasami i latorośle pomagały ojcu w pracy i on powie później, że na stacji benzynowej razem ze swoim ojcem pracował 16 godzin mając 12 lat. No nie wiem, czy tutaj matematyka mu się pomyliła, czy może faktycznie jest to bardzo, bardzo zastanawiające. W każdym razie niektóre z jego historii należy brać na taką dużą poprawkę, o czym zresztą się później przekonacie. Pewne jest jednak to, że faktycznie ta znajomość pieniądza, ta wartość pieniądza była znana od początku, ten pieniądz był ważny. Praca też była ważna, wszyscy musieli mieć ręce gotowe do roboty. Poza Manuelem oczywiście, no jak wiecie, są wyjątki potwierdzające regułę. A skoro już w ogóle przy Manueli jesteśmy, no to jak sami widzicie, podział obowiązków był taki, że Artur, ojciec, pracuje, dzieciaki od czasu do czasu również, Manuela zajmuje się domem, zajmuje się dzieciakami, ale tego też no, nie była w tym najlepsza, nie robiła tego z wielką chęcią. David powie, że brakowało jej takiej czułości, wrażliwości, wsparcia, tego, żeby tam pogłaskała po głowie i powiedziała, że wszystko będzie dobrze. Rzadko się uśmiechała, ciężko też było jakieś miłe słowo od niej usłyszeć. Brakowało jej też cierpliwości w wielu sytuacjach. No i na dobrą sprawę David nie miał z nią dobrego kontaktu. Nie wiem, jak to wyglądało w przypadku reszty dzieci. Natomiast no, nasz bohater powie, relacja z matką do najlepszych nie należała. Troszkę lepiej było z Arturem, czyli z ojcem. Od czasu do czasu on się tam potrafił uśmiechnąć, potrafił coś miłego powiedzieć. Natomiast też tutaj fajerwerków się nie spodziewamy. Ogólnie, jak to czasami bywa w takich sytuacjach, David wychowywał się sam, nie miał jakiegoś tak w głowie autorytetu rodzica, matki czy tam ojca. Ewentualnie rodzeństwo go tam kierowało, mówiło, co tam trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. Co można nawet powiedzieć, że w pewnym stopniu wyszło na plus, ponieważ David od samego początku był nad wyraz zaradny, potrafił znaleźć pracę, jeżeli trzeba było. Jeżeli chodzi o jego osobowość, to był takim człowiekiem wygadanym, troszkę typ bajerancika, ale ze ścisłym umysłem. Ze ścisłym, ponieważ jeżeli chodzi o ogarnięcie jakichś takich praktycznych rzeczy, no to od razu David był w stanie to zrobić. W szkole też interesowała go matematyka, interesowało go coś, co dopiero się rozwijało, czyli praca związana z komputerem. Wtedy jeszcze to nie była sytuacja, gdzie każdy miał swojego laptopika i mógł sobie na nim pykać na Facebooku. Nie było tak łatwo, komputery dopiero co wchodziły, dopiero co się rozwijały, była jakaś taka algorytmika, czyli początki tego programowania i właśnie to bardzo Davida interesowało. Jednak zdarzy się coś, co przeszkodzi mu w dalszej edukacji i wyjdzie na to, że David skończy jedynie 8-klasową podstawówkę.
Pomimo tego, że w szkole szło mu całkiem dobrze, miał znajomych, miał dobre oceny, no to problem polegał w domu z jego rodzicami. Im David stawał się starszy, im był bardziej zaradny, no bo był w stanie sobie znaleźć pracę, mógł mieć jakieś pieniądze, czuł się niezależny i tak naprawdę ci rodzice, którzy mieszkali razem z nim, byli jednym takim dodatkiem do torebki. No ale nie zawsze to rodzicom pasowało, uważali, że tak, oni mają rację, niech najlepiej może część pieniędzy im oddaje, niech się ich słucha. No wiecie, takie kwestie związane z hierarchią, tak? Kto w tym domu powinien podejmować decyzje, kto ma rację i tak dalej, i tak dalej. No niestety rodzice uważali, że oni mają rację, David ze względu na to, że sam zarabia, że był zaradny, że potrafił sobie ogarnąć i pracę, i jakieś tam wyżywienie, no to on uważał, że on ma rację i jest na tyle niezależny, że potrafi sobie sam poradzić. Ogólnie no często takie sprzeczki miały miejsce, według wspomnień Davida czasami też były stosowane kary fizyczne, więc właśnie z tego powodu w wieku lat 14 postanowił odejść z domu. I tutaj historia robi się trochę dziwna, rozjechana jak koń na lodowisku, bo niby nie mieszkał w domu, ale jednak mieszkał, może to było takie wychodzenie i powroty. Zakładam, że w latach 70. mogły być takie sytuacje, że niektóre nastolatki biegały gdzieś tam samopas i nikogo to nie dziwiło. Mówię, że wtedy, no, ponieważ teraz mam wrażenie, że jednak bardziej ludzie zwracają uwagę na to, co się dzieje u sąsiadów, są skorzy gdzieś tam zgłosić, jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że dzieciak nie ma gdzie mieszkać, albo że rodzice nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wtedy najwyraźniej było inaczej. Tak więc David zakończył edukację na 8 klasie podstawówy, co też może jakoś specjalnie dziwne w tamtym momencie nie było. Nie wiem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o kwestie szkolnictwa, do której klasy, do którego roku. Natomiast nasz bohater zdecydował, że on chce iść do pracy i faktycznie takie prace znajdował. Wiadomo, ze względu na jego edukację, na jego umiejętności, nie były to prace na stanowiskach kierowniczych, no ale w jakimś fast foodzie, przy pracach fizycznych jak najbardziej mógł się zatrudnić. Mógł też sobie wynająć jakiś pokój, gdzieś zamieszkać w akademiku, czasami przenocować u znajomych. Jakoś z tym nocowaniem, mieszkaniem, życiem było. Od czasu do czasu też wracał do rodziców, no bo jednak pieniędzy mu brakowało. Były momenty, kiedy tej pracy nie mógł znaleźć albo z jakiegoś powodu nie mógł pracować. W każdym razie, mając lat 15, David poznał dziewczynę. Dziewczynę imieniem i nazwiskiem Brenda Kurges, która była przyjaciółką jego siostry, a jej chłopak, ponieważ Brenda miała chłopaka, jej chłopak miał na imię Andy i ten chłopak był przyjacielem Davida. Czyli mamy taką sytuację, że jego dobry ziomeczek ma swoją dziewczynę, on tę dziewczynę poznaje, ta dziewczyna jest też przy okazji przyjaciółką jego siostry. No i Brenda natychmiast mu się spodobała, wpadła mu w oko. Co do samej dziewczyny, to pochodziła ona z niezbyt zamożnej rodziny. Właściwie to też niezbyt ciekawej, ponieważ miała 11 rodzeństwa. Ojciec gdzieś tam wyszedł po mleko i nigdy nie wrócił. Matka sama zajmowała się 12 dzieci. Poza tym ta kobieta miała też wszystko w tak zwanym odwłoku. Z tego powodu Brenda jako starsza z córek zajmowała się swoim młodszym rodzeństwem, w ogóle ogarniała cały dom. Zbyt dobrych relacji z matką nie miała, natomiast też nie wiedziała za bardzo, co z tym faktem ma zrobić, no bo nie miała żadnych planów, jeżeli chodzi o studia, o pracę. W szkole szło jej średnio, ale w głębi serduszka marzyła o tym, aby znaleźć kogoś, może takiego konia na koniu, który ją z tego domu zabierze i będą żyli długo i szczęśliwie. Przy okazji potrzebowała też wsparcia, no i David jak najbardziej mógł takim wsparciem zostać. Potrafił pracować, sam się utrzymać. Problemem był jednak chłopak Brandy, w tym również no, przyjaciel Davida, ale nasz bohater postanowił sobie z tym poradzić. Zaprosił Brandę do kina, przy czym poprosił jej chłopaka, Andy'ego, swojego ziomka, o to, czy może to zrobić. Czyli tak kulturalnie bardzo zapytał, że to tylko chcą iść do kina, bo fajny film jest. Andy więc się zgodził, no i faktycznie David i Brenda poszli do kina, tyle że no, to była tak naprawdę randka, a nie zwykłe koleżeńskie pójście do kina. Odpowiednią bajerę David zapodał, no i tak wyszło, że dziewczyna była nim zauroczona i od tego momentu zaczęli się spotykać, więc dokładnie tak David urządził swojego dobrego kolegę. Ale to nie o tym, temat tego kolegi, byłego już chłopaka Brandy nie będzie nam tutaj potrzebny. Bądź co bądź, David i Brenda zaczęli się ze sobą
mną spotykać. David był bardzo zaangażowany, pisał dla niej wiersze, był miły, robił prezenty. Przy okazji też pierwszy raz w życiu czuł, że ktoś go rozumie, ponieważ miał wrażenie, że sytuacja rodzinna Brandy przypomina sytuację jego i chodzi tutaj o taką relację z matką. Wspierali się w tych trudach życia codziennego i gdy mieli lat 16, już od roku się spotykali, postanowili zacząć wspólne życie. Oczywiście nie było to takie łatwe, ponieważ ani Brenda, ani David nie byli pełnoletni. Natomiast Brendzie bardzo zależało na tym, aby odejść z domu rodzinnego, gdzie musiała ciągle sprzątać, zajmować się rodzeństwem. No nie było jej z tym po drodze, zresztą to też no, nie była jej robota. Znaczy, o ile sprzątanie tak, no, ale zajmowanie się całą gromadką dzieci, bo tak, no to raczej nie jest dobry pomysł. A z tego, co wyczytałam, właśnie w ten sposób wyglądała jej sytuacja. Tak więc wraz z Davidem postanowili odejść z domu. W tamtym momencie Brenda też porzuciła swoją edukację, bo ona jeszcze wtedy do jakiegoś high schoola, do szkoły średniej chodziła. Natomiast w wieku lat 16 postanowiła edukację przerwać i para zamieszkała u dziadka Brendy, ponieważ dziadzio prowadził swój własny hotel, właściwie taki no, nie na miarę jakiegoś Mariota czy Hiltona. Natomiast był to taki tam hotelo, motelik, gdzie można było się zakwaterować, więc były tam jakieś pokoje. Tam też Brenda wraz ze swoim wybrankiem się zatrzymali. Dziadzia zadowolony z tego powodu, że jego wnuczka rzuciła szkołę, to nie był, natomiast na tyle, na ile potrafił, chciał pomóc młodej parze, więc udostępnił im jeden z pokoi, a David postanowił jakoś się odwdzięczyć, bo też nie był typem... Słyszycie Lucjana? Lucjan chce swoje dwa słowa dodać. No cóż, wracając do tematu, David nie był typem człowieka, który będzie jakimś darmozjadem i nie odpłaci się w żaden sposób, tak więc pomagał dziadkowi, tam jakąś poręcz pomalował, łóżka zaścielił, robił co tylko mógł. Przy okazji chwytał się pracy no, na miarę swoich możliwości, chodził po mieście, szukał, pytał, dowiadywał się. Udawało mu się znaleźć pracę, ale były to prace, no, nic stałego. Raczej taka praca na tydzień, na dwa, później szukał kolejnej. Brenda również pracowała, więc jako tako sobie radzili, o ile ta praca była, natomiast bywały momenty, gdzie no, po prostu Davidowi umowa się kończyła, Brenda nie zarabiała tyle, aby utrzymać siebie i Davida, albo w drugą stronę David nie był w stanie utrzymać siebie i swojej wybranki. W końcu w pewnym momencie para zdecydowała się wrócić do rodziców Davida. Wiedzieli, że u rodziny Brendy za bardzo nie mają czego szukać, jest tam jedynastka dzieci, jest matka, która nie bardzo wszystko ogarnia i chyba też nie chce wszystkiego ogarniać. Zresztą Brenda z tą swoją matką miała naprawdę nieciekawy kontakt. To już z dwojga złego lepsza była rodzina Davida. No i moi drodzy, David różne rzeczy na temat tej swojej rodziny opowiadał. Jacy to oni są niemili, jacy to oni są tacy oceniający. No wyobraźmy sobie taki największy koszmar teściów, no to właśnie według opisu Davida byliby to oni. No ale nie było innej opcji. Tak naprawdę gdzieś musieli się zatrzymać, potrzebowali wsparcia, pomocy, więc wrócili do rodziny Davida. No i okazało się, że Artur i Manuela, czyli jego rodzice, to wcale tacy źli nie są. Brendę przyjęli z otwartymi ramionami, przyszykowali jej pokój, miała swoje miejsce do spania, tak Lucjan się zgadza. Po prostu wydawali się być normalnymi, miłymi i otwartymi ludźmi. W odróżnieniu od tego, co David mówił na ich temat. W każdym razie czas sobie mijał, para nadal była ze sobą w związku, David pracował, Brenda pracowała, natomiast co jakiś czas w ich związku się nie układało, byli o siebie trochę zazdrośni, czasami też celowo się z kimś spotykali, żeby ta druga osoba, tak wiecie, się no zamartwiała, może on ci się bardziej podoba, może ona ci się bardziej podoba. Zdarzały się nawet takie zerwania i powroty i znów to samo. Coś, co można było zauważyć, to fakt, że David bardzo lubił być w centrum uwagi. I tutaj nawet nie chodzi o to, że on jakiś super stand-up prowadził, czy miał ekstra umiejętności. Bardziej chodzi o to, że lubił, jak inni się o niego martwili i raz na jakiś czas zapodawał taką kartę pułapkę, przychodził do Brandy i mówił, że on jest ciężko chory, bo on ma raka albo zapalenie jelita. Ja wiem, że to nie jest wcale ze sobą równoznaczne, natomiast Brenda sama później wspomni, że jej wiedza na temat medycyny no, była znikoma i uważała, że obie te kwestie są bardzo, bardzo ciężkie. I nie wątpię,
mogą być bardzo, bardzo ciężkie, natomiast jest pewna różnica. Prawda ogólnie była taka, że David był zdrowy, natomiast faktycznie on w te swoje choroby wierzył. Jeżeli jakakolwiek nowa oznaka, symptom się pojawił, no to David zakładał, że jest to coś bardzo poważnego i mówił o tym wszystkim dookoła, przypisując sobie choroby, które gdzieś tam przeczytał, wymyślił, znalazł. Mam na myśli fakt, że nie były one potwierdzone przez żadnego lekarza. Później temat nagle znikał, po jakimś czasie do niego wracał i tak w kółko. Bądź co bądź, dość szybko trzeba było jednak zająć się innymi rzeczami, ponieważ okazało się, że Brenda jest w ciąży. Sytuacja nie była zbyt wesoła, mieli po lat 17, David pracował w niezbyt płatnych pracach, mieszkali u jego rodziców, nie mieli ślubu, trzeba było przyspieszyć wrotki przed pojawieniem się na świecie dziecka. I młoda para uznała, że takim pierwszym krokiem do poukładania sobie życia będzie wzięcie ślubu, tak? Ten magiczny przycisk ślub, tak więc musieli poprosić o zgody swoich rodziców, ponieważ nie byli w tamtym momencie pełnoletni. Oczywiście można było taki związek zawrzeć pod warunkiem, że rodzice na to wyrażą zgodę. Tutaj troszkę trzeba było się pogimnastykować, zwłaszcza w przypadku matki Brendy, ale w końcu się to udało i faktycznie para wzięła ze sobą ślub 13 maja 1970 roku. Ślub był, jakieś wesele było, rodziny z obu stron troszkę pomogły finansowo, wiecie, ta cudowna koperta na weselichu. Poza tym David bardzo dużo pracował, dodatkowo też poza taką pracą, którą wykonywał na co dzień, gdzie zatrudnił się w jakimś fast foodzie, to też malował domy, więc troszkę ta sytuacja finansowa była lepsza, plus jeszcze te środki z wesela. W każdym razie udało im się wynająć niewielkie mieszkanie. No i w końcu 3 lipca 1970 roku na świat przyszła córka pary o imieniu Cinnamon Darlene. Dokładnie tak, cynamonka, tak też to sami będę na nią mówić. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie, bo jak ktoś nie zna tej sprawy, no to ciężko, żeby zauważył, ale zdjęcie, które jest na okładce, przedstawia właśnie Cinnamon. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że po pierwsze odegra ona ważną rolę w naszej historii, zresztą nie tylko ona, a po drugie, co chyba też troszkę ważniejsze, zdjęcie jej jest najlepszej jakości, jakie w ogóle znalazłam w tej sprawie. Tak więc nie jest to ani Brenda, ani jakakolwiek jakaś inna kobieta, która pojawi się w tym podcaście, w tej historii. Nie wiem, jest to też żaden David. Po prostu jest to Cinnamon, jest to córka i jej zdjęcie było najlepszej jakości. Rodzice byli zachwyceni swoją córką, zwłaszcza David. Starał się być jak najlepszym ojcem, jak tylko mógł. Nagle jego świat zmienił się całkowicie. Cieszył się, że ma rodzinę, ma żonę, ma swoją córkę. W ogóle Cinnamon to była jego takie oczko w głowie. David robił mnóstwo zdjęć, bawił się z nią, kupował zabawki, ubrania. To był taki ojciec, który, wiecie, zajmował się rzeczami rozrywkowymi, czyli zabranie jej gdzieś do Disneylandu, kupno zabawek, jakaś tam nowa gra wymyślona przez niego. Natomiast Brenda była takim praktycznym rodzicem. Jeżeli trzeba było zabrać Cinnamon do lekarza, załatwić tego typu kwestie, jakaś rejestracja w przedszkolu, żłobku, coś w tym stylu, no to tym zajmowała się Brenda. Natomiast David zjawiał się taki cały na biało, wesolutki i wymyślał nową grę, nową zabawę. Ale to też nie tak, że nasz bohater nie był praktyczny i się rechotał cały dzień. Postanowił zrobić coś ze swoim życiem, aby zapewnić lepszy byt swojej rodzinie. No i postanowił dokończyć edukację. Udało mu się dostać do jakiegoś programu dla osób, które nie dokończyły tej szkoły, właściwie to zakończyły edukację na przykład na podstawówce, tak jak David. On do tego programu się dostał, jakaś taka szkoła wieczorna, nie znalazłam dokładnie nazwy, co to był za program, no ale dzięki temu mógł kończyć liceum, robił to zaocznie, czyli na zjazdy jeździł, kończył to, udało mu się zakończyć liceum z całkiem dobrymi wynikami. Postanowił też zdawać maturę i matura też poszła mu całkiem dobrze. Nie były to może jakieś wyniki na poziomie 100%, natomiast jak na kogoś, kto miał na dobrą sprawę 4 lata, bo już miał 18 lat, 4 lata przerwy w edukacji, to David robił ogromny postęp. Tak więc matura została zdana w roku 1971 i w międzyczasie odbywał się pobór do woja. Wtedy też Davidowi załączał się Jestem biedniutki i chorutki starter pack, czyli znowu na przykład zapalenie jelita. Był zdrowy, ale faktycznie do woja nie poszedł. Chodziło chyba o to, że tak bardzo męczył bułę i co chwila wymyślał sobie nowe schorzenia, że dali mu już spokój. Coś w życiu jednak chciał robić, no i pragnął być technikiem komputerowym.
zawodowym. Teraz to pewnie byśmy powiedzieli, że chciałbyś programistą, natomiast wtedy ta dziedzina dopiero co zaczynała chodzić. Davida interesowały algorytmy, działanie komputera, uczył się też trochę na własną rękę, jakieś umiejętności miał, no ale wiadomo, brakowało mu papierka, tak więc złożył wniosek, aby uczestniczyć w szkoleniu branżowym z obsługi komputera. To nie były studia, to były bardziej jakieś takie kursy zawodowe, jego wnioski były odrzucane, no ale nasz bohater był wyjątkowo natarczywy i w końcu go przyjęli na takie szkolenie. Okazało się, że ewidentnie ma do tego smykałkę, znalazł potem pracę w tym zawodzie i radził sobie naprawdę dobrze. To był taki moment, gdzie jego życie nabierało tempa, ponieważ pomimo tego, że przez większość czasu, tak naprawdę od 14 roku życia, chodził do jakiejś pracy, co chwila musiał pytać się, czy mu tę umowę przedłużą, właściwie nawet często o żadnej umowie nie było mowy. Te wypłaty to też raz były, raz nie były, nie były to pieniądze, jakie mogłyby go satysfakcjonować, natomiast wtedy, kiedy ukończył odpowiednie kursy, mógł się zajmować tym, co lubi, no i zarabiał całkiem dobre pieniądze. Można byłoby zakończyć historię na tym etapie, jeżeli długo i szczęśliwie, natomiast prawda jest taka, że zaczynały się problemy w małżeństwie, no bo skoro już finansowo było dobrze, to jakiś problem trzeba sobie znaleźć. David był typem człowieka, który bardzo chciał, aby jego partnerka go potrzebowała, aby na przykład prosiła go o to, aby dał jej pieniądze, aby ją gdzieś zawiózł, natomiast no, Brenda też była młodą dziewczyną, młodą osobą, potrafiła pracować, zależało jej na tym, aby się bardziej usamodzielnić i na przykład taka prosta sytuacja, że chciała zrobić prawo jazdy. David był temu bardzo przeciwny, chociaż prawdę mówiąc żadnych argumentów nie miał, no, tak dla samej zasady nie, bo nie. Jednak Brenda no, nie była już taką dziewczyną, która nie miała żadnej pracy, żadnych perspektyw, postanowiła zrobić te prawo jazdy potajemnie. No i w końcu prawda wyszła na jaw i wtedy doszło do takiej awantury, która faktycznie stała się między małżonkami fizyczna. I co prawda był to taki pierwszy i ostatni incydent, jednak nie powinien się on nigdy zdarzyć i na dobrą sprawę był to początek końca. Para miała też inne problemy, na przykład David ciągle oskarżał Brandę o to, że spotyka się z innymi mężczyznami, co prawdą nie było, a właściwie to było odwrotnie, ponieważ to David zaczął oglądać się za innymi. Razu pewnego zapytał po prostu swoją małżonkę, czy mógłby umówić się raz czy dwa z inną kobietą. I ja wiem, że to brzmi absurdalnie, natomiast miał on przygotowaną taką swoją listę argumentów, dlaczego tak, a nie inaczej. Powiedział, że jest młody, że chciałby zdobyć takie doświadczenie, że ma on swoje potrzeby, tutaj w grę wchodzą nam sprawy kapucynkowe. No i w sumie tak przez długi czas mówił o tym, przedstawiał argumenty, że w końcu Brenda uznała, że no dobra, jak już tak bardzo chcesz, to dobrze, w porządku. Ona nie chce po prostu o tym wiedzieć, nie chce wiedzieć, kim są te kobiety, co on z nimi robi. Zadowolona z tego faktu też rzecz jasna nie była, no ale jak mus, to mus. I tym sposobem David zaczął spotykać się z kobietą imieniem i nazwiskiem Lori Carpenter, którą poznał w pracy. Kobieta była od niego 3 lata młodsza, pochodziła z takiej dobrej rodziny, jej ojciec był prawnikiem, no i bardzo mu się podobała. Tak więc zaczęli się ze sobą spotykać, no i robiło się coraz poważniej. Początkowo David był jedynie ciekawy, czy faktycznie jakaś kobieta zwróci na niego uwagę, czy nadal ma w sobie to coś, ten cały urok osobisty. Okazało się, że jak najbardziej ma. No i jak już wiemy, David lubił być w centrum uwagi, więc gdy taka młodsza dziewczyna się nie zainteresowała, była w niego wpatrzona, ponieważ David też robił wszystko, aby dbać o takie pozory. Dobrze pracował, dobrze zarabiał, nie były to jeszcze jakieś takie miliony, kokosy, nie wiadomo co. Natomiast zawsze miał pieniądze na to, aby kupić sobie odpowiedni garnitur, odpowiedni portfel, buty, aby wydawać się bardziej zamożnym, bardziej majętnym człowiekiem niż był naprawdę. Czasami chodził, wiecie, no, ubrany jak woźny w dzień nauczyciela, bez żadnej okazji, tylko po to, żeby ludzie myśleli, jaki to on jest super i pewnie jest jakiś biznesmenem. David też lubił czuć się potrzebny, no i w momencie, kiedy Brenda, jego małżonka, zaczęła sobie radzić samodzielnie, bo miała pracę, teraz zrobiła prawo jazdy, to już go tak nie potrzebowała, nie potrzebowała tego wybawcy, księcia na koniu, który przyjdzie, da jej nowy dom, nowe życie i ona będzie mu wdzięczna do końca życia swojego. No to już nie ten etap, nie te czasy, tak więc w momencie, gdy David znalazł Lori, która była w niego wpatrzona, która była w nim, zachwycona, no to z biegiem czasu zaczęło być coś więcej między nimi niż tylko takie luźne spotykanie się. I razu pewnego Brenda, będąc na mieście ze swoimi znajomymi, zauważyła w kawiarni właśnie swojego męża, który siedział z Lori, no i widać było, że coś ich więcej łączy. No i oczywiście jakieś takie dziwne ekscesy w tej kawiarni się nie działy, ale trzymali się za ręce, patrzyli sobie głęboko w oczy, no i w tamtym momencie
momencie Brenda poczuła, że jej małżeństwo chyba nie ma dłużej sensu. Kiedy David wrócił do domu, postanowiła powiedzieć mu o tym, co widziała, porozmawiali, odbyli taką bardzo poważną rozmowę. No i w końcu sam David zdecydował, że nie chce dłużej pracować nad ich związkiem, chyba nic z tego nie będzie, że jest zakochany w Lori. I właśnie tym sposobem para zdecydowała się na rozwód po 4 latach małżeństwa. I moi drodzy, tutaj też historia zależy od tego, kto ją opowiada. Wiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zdaniem Davida wyglądało to trochę inaczej niż to, co wam przed chwilą opisałam, ponieważ to, co opisałam, to była perspektywa Brandy. Natomiast zdaniem Davida wyglądało to w ten sposób, że to jego żona spotykała się z innymi facetami, a Lori jedynie go pocieszała. No i tak go pocieszała, że no, chyba troszkę za bardzo go pocieszała, coś między nimi się nawiązało, no ale w sumie to porówno są winni, tak? On i Brenda, bo i on się spotykał z innymi i ona się spotykała z innymi. I być może prawda leży gdzieś po środku. Jednak wracając do naszej historii, David wyskoczył z pomysłem pełnej opieki nad Cinnamon, no bo to była taka jego córka, którą uwielbiał, której kupował nowe rzeczy, był takim wspaniałym ojcem. Cinnamon, która w tamtym momencie miała 4 lata, to też była w Davida wpatrzona, miała z nim bardzo dobry kontakt. No i David chciał mieć nad nią pełną opiekę, na co Brenda się nie zgodziła. No i David myślał, że sprawy rozwiążą się bardzo szybko, no bo ojciec Lori był prawnikiem, tak jak wspomniałam, za darmo go reprezentował. Miał nadzieję, że Brenda nie będzie potrafiła ogarnąć się w takim dorosłym życiu, w ogóle co to prawnik i tym podobne. Natomiast no, Brenda ogarnęła sobie jakiegoś obrońcę, za co mu zapłaciła zresztą, więc to też nie był pierwszy lepszy człowiek z ulicy. No i udało jej się uzyskać opiekę nad córką. Oczywiście była to taka opieka dzielona, David w każdy weekend zabierał Cinnamon i był takim cudownym ojcem. O ile wiadomo, od poniedziałku do piątku życie wyglądało nieco inaczej, były jakieś obowiązki, była taka proza dnia codziennego, no to kiedy przychodził David i w weekendy zabierał córkę i wiadomo, weekend, można sobie pospać, do której się chce, mogą być lody na śniadanie, on był takim ojcem, który na wszystko pozwalał i wszystko było super. Do tej relacji z Cinnamon jeszcze sobie przejdziemy. W każdym razie David spotykał się z Lori, no i w końcu dosyć szybko, ponieważ jeszcze w roku 1974 postanowili wziąć ze sobą ślub. Mężczyzna był bardzo ambitny. On postanowił skończyć studia informatyczne, które, tak jak mówię, dopiero ta dziedzina się rozwijała. No ale skoro miał już jakieś doświadczenie, pracował w tym temacie, a mógł pracować jeszcze wyżej, mógł zarabiać jeszcze więcej, no to postanowił z tej okazji skorzystać. Dostał się na studia informatyczne, skończył te studia z dobrymi wynikami i znalazł jeszcze lepszą, jeszcze lepiej płatną pracę. I niby na pozór życie wydawało się być całkiem normalne, no miał nową żonę, takie rzeczy się zdarzają, córka odwiedzała ich co weekend, Lori zresztą miała dobry kontakt z córką Davida, tutaj nie było żadnych spięć pod tym względem. Natomiast David sam w sobie miał problemy natury emocjonalnej. Z opisu wynika, że jego nastrój był zmienny, 3 razy z tego powodu też trafił do szpitala i przyznam szczerze, że to, co przeczytałam, brzmi trochę jak choroba dwubiegunowa, ale dotarłam do informacji, że później David zostanie zdiagnozowany jako narcyz. Co myślę, że jest równie prawdopodobne, nie mam wykształcenia z dziedziny psychologii, medycyny, więc pojęcia nie mam, tak jak mówię, coś, co mi się skojarzyło, kiedy czytałam opis zachowania i tego, co tam się działo z nastrojem Davida. Można było też zauważyć, że co jakiś czas brakowało mu takich nowych bodźców, żeby coś się w jego życiu działo, no bo skoro mógł znaleźć pracę, znalazł pracę dobrze płatną, to on chciał mieć pracę jeszcze lepiej płatną. Skoro miał żonę, no to chciał mieć lepszą żonę. Wiem, jak to dziwnie brzmi, ale prawda jest taka, że bardzo szybko, będąc w małżeństwie z Lori, David zaczął się po prostu nudzić i oglądał się za innymi, młodszymi kobietami. Ich małżeństwo nie było udane, nie znali się zbyt dobrze, to było takie krótkie zauroczenie. David uznał, że wszystko stawia na jedną kartę. Rozstaje się z Brandą, bierze ślub z Lori, wszystko potoczyło się bardzo szybko i równie szybko okazało się, że po prostu się nie znają i ich relacja wcale nie jest tak głęboka, jak Davidowi się wydawało. Żyli razem, ale osobno, nic więc dziwnego, że małżeństwo rozpadło się po 4 latach, dokładnie to w roku 1978. David w tamtym momencie miał jedynie 26 lat i szukał kolejnej, tym razem trzeciej żony. I prawda jest taka, moi drodzy, że właściwie to będąc jeszcze w małżeństwie z Lori, znalazł kolejną kandydatkę i zaczął wypełniać swój plan. Jaki? Ano sprytny. I tutaj już po
części zaczyna się dziać historia właściwa, ponieważ poznamy kolejną bohaterkę tej historii. Traf chciał, moi drodzy, że parę domów dalej, tam gdzie mieszkał David ze swoją małżonką Lori, mieszkała też rodzina Baileyów. Była to samotna matka z 11 dzieci, tak, oczywiście na nasze 5000 zł. Rodzina dość liczna, nie powodziło im się, ponieważ karta pułapka alimenty niezbyt działała i tak naprawdę jedynym żywicielem rodziny była matka, kobieta imieniem Etiel, która też swoją drogą gazelą biznesu nie była, za bardzo jej się nie chciało pracować, żyli z zasiłków, jedząc produkty nie wiadomo jakiego pochodzenia, ale najważniejsze, że pani matka miała na piwerko i fajury. Bo tak też zresztą wyglądała ich sytuacja rodzinna, Etiel zbytnio tymi swoimi dzieciakami się nie interesowała. W momencie, kiedy David ich poznał, zaraz dojdziemy do tego, jak ich poznał, no ale w tamtym momencie już część z najstarszych dzieci wyprowadziła się, założyła swoje rodziny, więc została Etiel z dzieciakami, które też już były coraz starsze. Prawda jest taka, że razu pewnego, kiedy David wybierał się do pracy, w oko wpadła mu jedna z córek Etiel, dziewczyna imieniem Linda, która zwróciła jego uwagę, ponieważ przypominała mu Brendę z młodości, czyli tą swoją pierwszą żonę. Kiedy poznał Brendę, wyglądała dosyć podobnie do Lindy i jakoś tak zwróciła jego uwagę. Był on wtedy jeszcze żonaty z Lori, ale zbytnio mu to nie przeszkadzało. Bardzo chciał poznać Lindę, chciał w jakiś sposób się zbliżyć do tej rodziny. Nie wiedział też, ile dokładnie Linda ma lat, a była od niego prawie 10 lat młodsza, ale za bardzo się tym nie przejmował i postanowił wprowadzić swój sprytny plan w życie. Mianowicie pojawił się u drzwi Baileyów, troszkę rozeznał się w ich sytuacji, zobaczył, że im się nie przelewa, że to taka ciężka sytuacja finansowa, więc on tam przyszedł, oczywiście ładnie ubrany, ładne buty, ładny garnitur, no prezentował się całkiem dobrze i powiedział, że mieszka parę domów dalej, no i jest ciężko chory, tak, ma raka, tym razem już się dowiedział, co ma. Zostało mu pół roku życia, no i sprawy wyglądają w ten sposób, że właśnie mu się rozpada jego małżeństwo z Lori w tamtym momencie, co zresztą było prawdą. No i chciałby znaleźć kogoś, kto pomógłby mu w prowadzeniu domu, w sprzątaniu, czasami w ugotowaniu czegoś, oczywiście nie za darmo. I w momencie, kiedy Etiel, czyli pani matka, usłyszała słowo pieniążki, to zrobiła uśmiech małego rekinka, już tak naprawdę nieważne, co tam David chciał, ona się zgadza. A David chciał, aby córki Etiel przyszły do niego raz na tydzień, no albo dwa razy na tydzień i pomogły mu w sprzątaniu tego domu, w jakimś tam ogarnięciu jedzenia. Trochę z nim czasu spędziły, chociaż no, tutaj chodziło o takie kwestie porządkowe, tak to przedstawił. Co w sumie bardzo ucieszyło Etiel, no bo to nie ona musiała pracować. Córki miałyby na jakieś swoje potrzeby, a czasami wiadomo i dołożą matce, jeśli będzie trzeba, więc od razu się zgodziła i tym sposobem Linda oraz jej siostry przychodziły raz na jakiś czas do Davida i pomagały w porządkach domowych. Ogólnie to David zrobił świetne wrażenie, był bardzo miły, zabawny, wesoły, tak pozytywnie nastawiony do życia, dobrze zarabiał i dla tych dziewczyn, które były z niezbyt ciekawego domu, które nie wiedziały, co chcą robić w życiu, to David był takim wybawieniem wręcz. I w momencie, kiedy on robił im niespodzianki, bo też tak się zachowywał, też tak robił, był strategiczny, robił im niespodzianki, kupował im jedzenie, na święta kupił im ubrania i tutaj w książce wyczytałam, że pierwszy raz w ogóle cała rodzina miała takie markowe ubrania, nie z second handu, tylko faktycznie David poszedł do sklepu, do dobrego sklepu, kupił te ubrania i to był taki pierwszy raz, kiedy oni coś takiego dostali. Poza tym raz na jakiś czas przyjeżdżał do całej rodziny, kupował wcześniej coś do jedzenia na mieście z jakiejś restauracji i przywoził im to w ramach obiadu, co też było czymś zupełnie nowym, no bo zazwyczaj to jedzenie to były jakieś takie konserwy, coś po taniości, a tutaj David jeździł do restauracji i dla wszystkich potrafił coś kupić. W międzyczasie tak naprawdę nasz bohater zaprzyjaźnił się ze wszystkimi siostrami, braćmi, z samą matką również, chociaż ona tam była najmniej ważna w tej całej sprawie. Prawda jest taka, że robił bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie. Przyprowadził nawet do nich razu pewnego swoją córkę, Cinnamon, która zresztą była coraz starsza i wciąż patrzona w ojca, jak ciele wmalowane wrota. Cała rodzina Baileyów cieszyła się z obecności Davida, który raz na jakiś czas strategicznie wyskakiwał z kasy i kupował im prezenty. Nawet razu pewnego zabrał wszystkich do Disneylandu, za co zapłacił i to też była taka wycieczka, wyprawa, o której nawet sobie nigdy nie marzyli. Na chwilę też David stracił zainteresowanie Lindą i zaczął spotykać się z jej starszą siostrą Pamelą. I nie wiem, czy słowo spotykać się to nie jest troszkę na wyrost
rozpowiedziane. Ogólnie coś tam między nimi było, jakieś takie małe zauroczenie, może poszli na jedną czy dwie randki. W każdym razie ta relacja szybko się rozpadła, widać było, że nic z tego więcej nie będzie. Być może nawet David chciał zobaczyć reakcję całej rodziny, czy będą zadowoleni z tego, że spotyka się on z jedną córę, jak go powitają, czy będą chcieli go jako członka rodziny. No oczywiście, że tak. Przecież David robił tam za świętego Mikołaja króliczkę wielkanocnego i wróżkę zębuszkę w jednym, no to oni by go z otwartymi ramionami przyjęli, chociażby nawet chciałby się tam hajtać z lodówką. Bądź co bądź, czas sobie mijał, Linda była dosyć blisko Davida, mam tutaj na myśli fakt, że często ze sobą rozmawiali, David albo był, albo udawał zainteresowanego jej sprawami, jej problemami. I dziewczyna była nim zainteresowana, zauroczona, właściwie to nic dziwnego, ona była takim idealnym typem, który wpasowywał się w typ Davida, mianowicie dziewczyna, która potrzebowała oparcia, która widziałaby w nim jakiegoś swojego idola, przewodnika, no już zwał jak zwał, po prostu była w niego wpatrzona. Pojęcia nie miała, że od początku był taki plan i na dobrą sprawę Linda była bardzo wrażliwą, empatyczną dziewczyną, która gdzieś tam od startu nie miała łatwo, musiała zajmować się swoim młodszym rodzeństwem, pomagać w domu, no ojciec standardowo wyszedł po mleko i nigdy nie wrócił. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trochę ta sytuacja przypomina sytuację Brandy, czyli tej pierwszej żony Davida, też mamy liczną rodzinę, też mamy sytuację, kiedy tego ojca nie ma, matka wszystkim się zajmuje, a właściwie to się nie zajmuje, no chyba ewidentnie David jakąś taką, czy go ciągnęło do takich sytuacji, czy może szukał kogoś na obraz swojej pierwszej żony. Ciężko powiedzieć, to już chyba taka kwestia do zastanowienia się. W każdym razie wkrótce David i Linda zaczęli się ze sobą spotykać. David miał jakieś 26-27 lat, Linda była odpowiednio od niego młodsza i na początku to było jakieś wyjście do kina, do parku, wspólne spędzenie czasu, no ale z pewnym zbiegiem miesięcy, tygodni zaczynało robić się coraz poważniej. No i para myślała nad troszkę bliższym sformalizowaniu swojego związku, nie mam tutaj na myśli wcale małżeństwa. Mówiąc naszym takim małym słowniczkiem, no to rozpoczęcie życia kapucynkowego. Jednak nie planowali mieć tam w tym momencie dzieci, więc Linda postanowiła zapytać swoją matkę o radę, o to, żeby jej podpowiedziała, jakie zabezpieczenie, co tam należy robić, wiecie, no temat pszczółki i kwiatuszki. No i w tamtym momencie Ethel, czyli matka, której do tej pory nic nie interesowało, no to po raz pierwszy pokazała, że nie jest zadowolona. Uznała, że to ewidentnie jest za wcześnie, co to jest za sytuacja i ona się na to nie zgadza. Tak więc właśnie wtedy miała miejsce awantura, atmosfera była bardzo niemiła. Linda po tym wszystkim postanowiła wyprowadzić się ze swojego domu. Znaczy, no nie tak, że na własne życie, też u Davida nie mogła zamieszkać, ponieważ w tamtym momencie jej matka powiedziała, że ona odpowiednich służby zawiadomi, jeżeli ona u niego zamieszka. No ale Linda postanowiła zamieszkać u swojego starszego brata. Cały czas rzecz jasna spotykając się z Davidem, David nadal starał się być idealnym materiałem na przyszłego zięcia, przynosił prezenty, kwiaty, słodycze, ubrania, no co tam trzeba było, to on mógł załatwić. No i tak czas mijał i mijał, aż razu pewnego David doszedł do wniosku, że chyba coś trzeba z tym dalej zrobić. No i ubrany w swoje najlepsze ciuchy poszedł do domu rodzinnego Lindy i poprosił jej matkę o rękę swojej córki, tam rękę, nogę, cokolwiek. No i w końcu Ethel się na to zgodziła. Trochę chyba sprawę przemyślała, doszła do wniosku, że to nie jest taki zły biznesplan. No i taki ślub się odbył, dokładnie to w czerwcu 1979 roku. I wiecie co? Coś powiem wam bardzo ciekawego, ponieważ w sierpniu tego samego roku, po 2 miesiącach, już byli w separacji, a we wrześniu David złożył pozew o rozwód. Szybko, prawda? Tak jakieś 2 lata starania się, ubiegania, kupowania prezentów, a tutaj po 3 miesiącach zakończenie małżeństwa. Dlaczego tak się stało? No to jest pytanie najważniejsze. David powie później, że jego żona nie była gotowa na małżeństwo, że ewidentnie chciała chodzić na jakieś imprezy,
imprezy, w głowie jej były procenty, czasami też i cukry pudry, spotkania ze znajomymi. No i to nie było to, czego David się spodziewał, no bo on chciał kobiety, która będzie w niego wpatrzona, która też nie będzie się z nikim spotykać, bo tylko David będzie się liczył, a najwyraźniej Linda po prostu miała jakieś swoje koleżanki, znajomych, chciała się z nimi spotykać, chciała z nimi wychodzić. Co do cukrów pudrów, do takich już poważniejszych rzeczy, to znalazłam informację, że nikt z rodziny, z bliskich Lindy nie przypomina sobie, żeby takie sytuacje miały miejsce. Natomiast zdaniem Davida właśnie tak było i to był jeden z powodów, dla których postanowił to małżeństwo zakończyć. Jaka była prawda, no to już chyba ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że po prostu Linda w mniej lub bardziej oczywisty sposób nie spełniła jego oczekiwań, no i postanowił ją z domu wyrzucić, ponieważ do tego momentu przez te 2 miesiące mieszkała u niego. On miał całkiem nowoczesny, ekskluzywny dla Lindy dom, no bo jej dom już był taki przestarzały, wymagający remontu. Tutaj nagle mogła się wprowadzić, mając lat niecałe 18, do domu, o którym nigdy sobie nie śniła, nie marzyła, z człowiekiem, w którym była bardzo zakochana, a po 2 latach musi się wyprowadzać i wracać z powrotem tam, skąd przyszła. Jak sami widzicie, David bardzo szybko wycofał się z tego całego swojego love story i jeszcze szybciej poznał kolejną kobietę, kobietę imieniem Cindy, która razem z nim pracowała i była w podobnym wieku do Davida, nawet znalazłam informację, że byli rówieśnikami. Miała 2 dzieci z poprzedniego związku i ewidentnie była między nimi jakaś taka chemia, coś było na rzeczy. W maju 1980 roku wzięli ślub. Więc sami, moi drodzy, widzicie, bardzo szybko się sprawy toczą. Jedno małżeństwo, zakończenie, potem drugie małżeństwo. I sytuacja zaczęła się powtarzać jak w przypadku poprzednich związków. No, na początku było cud, miód, malina. David się cieszył, że ma taką żonę, że coś tam między nimi jest, zauroczenie, różowe okulary i tym podobne. A w końcu po paru tygodniach przychodziła rzeczywistość. Okazywało się, że to, co David stworzył z tymi kobietami, no, to była jedynie taka płytka relacja. Jeżeli chodzi o małżeństwo z Cindy, no to nasz bohater stwierdzi później, po paru tygodniach małżeństwa, że jego wybranka to tępa dzida. Mniej więcej w ten sposób ją opisał. Nie mieli zbytnio tematów do rozmów, a zdaniem Davida jego małżonka leciała jedynie na jego pieniądze, na tym jej zależało, uwielbiała te pieniądze wydawać i co chwila tam szturchała Davida, aby zarabiał jeszcze więcej pieniędzy. Poza tym był jeszcze jeden powód, dla którego ich związek nie był udany. Chodzi o to, że David nie dogadywał się z jej dziećmi z pierwszego małżeństwa. Nie wiem, ile te dzieciaki miały lat i dlaczego się z nimi nie dogadywał, no ale to wszystko poskutkowało tym, że moi drodzy, bardzo szybko, po niecałym roku, jeszcze w 1981, Cindy i David się ze sobą rozstali, czyli to jego czwarta żona była, czwarte nieudane małżeństwo, ale też nie ostatnie, ponieważ jeszcze w trakcie związku z Cindy, David cały czas spotykał się z Lindą, czyli ze swoją poprzednią trzecią żoną, tą Lindą, o której wam tutaj wspominałam. Oni co jakiś czas się widywali, spotykali, nadal coś było na rzeczy, nadal Linda była w niego wpatrzona, była w nim zakochana, nie wiedziała dlaczego postanowił się z nią rozstać, liczyła na to, że do siebie wrócą i przez cały czas trwania małżeństwa z Cindy David tak naprawdę no nie był wobec niej szczery, spotykał się z Lindą i ciągle coś było na rzeczy. Tak więc po zakończeniu małżeństwa z Cindy, David zaczął myśleć o ponownym ślubie z Lindą. Wiem, takie trudne sprawy, ludzie to jednak mają niektórzy skomplikowane życie, ale tak właśnie było w przypadku tej historii. No i to nie była wcale taka prosta sprawa, ponieważ Linda był nadrapanym David nasz, skoro już raz z nią wziął ślub, potem z nią ją zostawił, a teraz znowu chce brać ślub, no to cała rodzina Lindy była trochę podzielona w tym temacie. Zwłaszcza jej bracia uważali, że nie ma co tracić czasu na tego człowieka, skoro ją już raz zostawił. Natomiast druga część rodziny Lindy, zwłaszcza jej matka, była zadowolona i zacierała już rączki na wieść o kolejnym ślubie, drugim czy tam trzecim, nieważne, ponieważ traktowali Davida jak swoją żyłkę złota, więc jak najbardziej chcieli go mieć w rodzinie. No i David postanowił zrobić coś, co włączyło całą rodzinę do tej drużyny, która bardzo go chciała w swoim domu. Przy okazji spełniając też swoje własne marzenie, mianowicie David założył firmę. Już wam mówię, na czym ta firma polegała.
David założył firmę, która zajmowała się naprawą dysków, dysków twardych, które w komputerach zostały w jakiś sposób uszkodzone. Wtedy takie awarie zdarzały się dość często i ta metoda odzyskiwania danych z tych dysków twardych, albo w ogóle metoda bezpiecznego przechowywania nie była tak powszechna jak teraz. To nie był temat, który tak często poruszano. I w momencie, kiedy jakaś firma miała na jednym dysku dane swoich klientów, jakieś poufne telefony, informacje o wpłaconych pieniądzach, czy o czymkolwiek innym, no takie bardzo, bardzo ważne informacje, a ten dysk postanowił się zepsuć, no to tak naprawdę elo, elo 320, no te dane nie są do odzyskania, trzeba od nowa dzwonić, prosić, firma wychodzi niekompetentną i jest jeden wielki problem. Ale David mógł tym problemom zaradzić, ponieważ znalazł sposób, jak te dyski odzyskiwać. Oczywiście nie każdy dysk da radę naprawić, jednak David znał się na tym i wiedział, co zrobić, aby jednak w miarę skutecznie te dane odzyskać. I sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ David pracował jako informatyk w firmie o nazwie Randomex. On tam sobie był, coś robił przy komputerkach, wszystko fajnie, pięknie. I w momencie, kiedy w firmie Randomex zaczęły psuć się dyski twarde, nagle dziwnym sposobem, to David powiedział, wyciągnął swoją taką kartę pułapkę asa z rękawa, że on ma swoją własną firmę, która zajmuje się właśnie odzyskiwaniem danych, no i Randomex może z jego usług skorzystać. Znalazłam pogłoski, że to może sam David dyski twarde u siebie w pracy niszczył, no nie wiem na ile jest to prawda, ale trzeba przyznać, że ciekawa strategia biznesowa. W każdym razie Randomex postanowił skorzystać z jego usług, więc David ze swojej własnej pracy przynosił te dyski, naprawiał je, jego firma mu płaciła, nie dość, że za posadę jakiegoś tam informatyka w firmie, no to jeszcze za to, że odzyskiwał dane z dysków twardych. Później te kwoty zaczęły robić się coraz większe, jeżeli chodzi o usługi, które David oferował, o ilość dysków, które trzeba było naprawić, z jego usług zaczęły też korzystać inne firmy, więc okazało się, że jego własny biznes stał się sukcesem. No ale dlaczego jest to tak związane z rodziną Lindy? Ano to z tego powodu, że David postanowił zatrudnić i samą Lindę, i jej rodzeństwo w tej firmie. I z tego, co zrozumiałam i też z jakiejś takiej wiedzy, którą można powiedzieć, że mam, no to nie potrzebowali oni jakoś specjalnie informatycznego wykształcenia w tym temacie, żeby odzyskać dane. David po prostu im pokazał, co mają robić. Zademonstrował jeden, drugi, okazało się, że potrafią to robić, tak więc ich zatrudnił. No i całkiem dobre pensje im dał, na pewno większe niż to, co sami mogliby ugrać w jakichkolwiek innych firmach, czy sieciówkach, czy gdziekolwiek indziej. Coś, co trzeba mu przyznać, to smykałkę do biznesu miał. Cała rodzina Lindy go uwielbiała. No i już na wieść o ślubie byli bardziej przychylni. Tym sposobem przy końcu grudnia 1981 roku po raz drugi para wzięła ze sobą ślub, tym razem w Las Vegas. Tym też sposobem Linda stała się jego trzecią oraz piątą żoną. Małżeństwo zamieszkało w domu, który David wynajmował. On co prawda myślał nad zakupem domu, odkładał na to pieniądze, ale do tego czasu wynajmował całkiem duży, ekskluzywny, wystawny dom. Coś, o czym Linda nigdy nawet nie śniła. Często też zapraszali rodzinę Lindy, znajomych do tego domu, na jakieś grille, na jakieś takie weekendy. No tak, aby wszyscy się dobrze bawili i miło spędzali razem czas, przy okazji podziwiając Davida, jaki to on jest cudowny. I moi drodzy, Linda miała też młodszą siostrę, dziewczynę o imieniu Patty, która w tamtym momencie była nastolatką, miała lat 15. Reszta rodzeństwa była już starsza, wyprowadziła się z domu, pozakładali swoje rodziny, ale Patty była taką najmłodszą, która jeszcze została z matką. No i Linda, wiedząc, że teraz powodzi jej się lepiej finansowo, jest w lepszej sytuacji, no bo jest żoną Davida i mieszkają w dużym domu, zaproponowała swojej młodszej siostrze, żeby z nimi zamieszkała. David na to wszystko się oczywiście zgodził. Linda też wiedziała, że w domu nie jest zbyt ciekawie, matka to też matką roku nie jest, więc propozycja zamieszkania najmłodszej siostry razem z nimi, no to też była spełnieniem marzeń dla Patty. Ja może zapomniałam powiedzieć, ale oni ten dom, który wynajmowali, no to wynajmowali oni go z Garden Grove w Kalifornii, czyli z tego miasta, o którym na początku mówiłam. W każdym razie urządzili ładny pokój dla Patty, dla jej siostry. Patty wcześniej
wcześniej nie miała nigdy swojego pokoju, a od tego momentu miała i to całkiem ładnie urządzony. Dodatkowo David robił takie niespodzianki. Kupował dla Patty i dla swojej żony nowe ubrania, albo zabierał je gdzieś na jakieś przejażdżki do Disneylandu. No, bardzo Disneyland lubił, już mieliśmy też ich takich. Wracając jednak do tematu, mamy Davida, mamy jego żonę, mamy siostrę tej żony, którą się właśnie siostra i David zajmują. Dodatkowo też od czasu do czasu mieszka z nimi Cinnamon, nasza cynamonka, która w tamtym momencie już staje się nastolatką i to jak się okazuje dość humorzastą. Cynamonka dosyć często sprzeczała się ze swoją matką, czyli Brandą, która w tamtym momencie wyszła po raz drugi za mąż, na świat przyszło dziecko jej i jej nowego męża, więc Cynamonka była przyrodnią siostrą i czuła się trochę taka niedoceniana, no bo jeździła od jednego domu do drugiego, na weekendy spędzała z ojcem, natomiast kiedy była w domu z matką, no to z matką często były jakieś sprzeczki. Brenda bardzo dużo pracowała, ich sytuacja finansowa była stabilna, ale nie było to, to nie było to samo, co Cynamonka miała u swojego ojca. Dlatego też przy każdym takim nieporozumieniu, no to był standardowy tekst, ja się pakuję i jadę do ojca. Czasami to nawet i sama Brenda, czyli do przypomnienia matka Cynamonki ją pakowała i mówiła, no dobra, to ty jedziesz teraz do ojca. Były to wyjazdy na weekendy, czasami były to też tygodniowe wyjazdy, kiedy faktycznie robiło się nieciekawie, a nawet i była taka sytuacja, gdzie Cinnamon mieszkała u Davida i z jego nową rodziną przez cały rok, od roku 1982 do roku 1983. Jak sami widzicie, sytuacje wyglądały różnie. Cinnamon dogadywała się z Lindą, czyli na dobrą sprawę ze swoją macochą, która była tylko kilka lat od niej starsza. Może ze względu na to traktowała ją trochę jak koleżankę. No w każdym razie dziewczęta, kobiety dobrze się ze sobą dogadywały. I myślę, moi drodzy, że na tym etapie możemy zakończyć pierwszą część tej historii. Tak jak mówiłam, wyjdzie to około godziny. Jak patrzę tutaj na ten mój mały zegareczek, no to wychodzi właśnie godzina. Następna część pojawi się w niedzielę i powiem Wam, co tak naprawdę się stało, jak te sprawy się potoczą. Bo tutaj trzeba przyznać, że dla osób, które wcześniej tej historii nie znały, zakończenie może wydać się trochę zaskakujące. I tak jak mówię, dla mnie tak samo, nic tutaj nie jest oczywiste, ale o tym wszystkim powiemy sobie w kolejnej części, do tego przejdziemy, do tego sobie wrócimy w niedzielę. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć teraz. Jeżeli ktoś wcześniej jednak słyszał o tej historii i zna jakieś dodatkowe informacje, o których ja tutaj nie wspomniałam, a Waszym zdaniem są ciekawe i warte przypomnienia, to będę wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Natomiast do osób, które dotarły do końca, do tego momentu, zachęcam Was do dołączenia do takiej małej naszej zabawy, czyli te osoby piszą w komentarzu hasło, które tym razem brzmi wesele, bo tak jak mówiłam, trochę tych wesel tutaj będzie, no i być może od tego wszystko się zaczęło. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, jeżeli chcecie, to zapraszam też do dołączenia na Instagrama i do usłyszenia.